Nagrałem ten odcinek mocno zaniepokojony propozycjami zmian w programie nauczania historii w polskich szkołach. I believe that this nation should commit itself. Самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. O żołnierzach wyklętych pojawia się coraz więcej publikacji, zarówno w internecie, jak i klasycznych mediach. To bardzo dobrze, ponieważ nie możemy zapomnieć o naszych rodakach, którzy po 1945 roku poświęcili swoje życie, aby walczyć z narzuconą przez Moskwę władzą. Jednocześnie w przestrzeni publicznej wciąż jest, moim zdaniem, za mało informacji o ludziach związanych ze stalinowskim sądownictwem i aparatem represji, którzy, nie mając często żadnych dowodów, skazywali naszych bohaterów na śmierć. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Mieczysław Widaj to wyjątkowo obrzydliwa postać. Komunistyczny zbrodniarz i jeden z najważniejszych przedstawicieli stalinowskiego sądownictwa w Polsce skazał na śmierć ponad 100 żołnierzy niepodległościowego podziemia. Widaj ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Lwowskim w 1934 roku. Potem był aplikantem sądowym. Podczas kampanii wrześniowej dowodził plutonem ciężkiej artylerii. Następnie walczył w szeregach Armii Krajowej, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. Gdy w Polsce pojawiła się Armia Czerwona, wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Po latach tłumaczył się, że nie chciał być sędzią wojskowym i że nadal chciał służyć w oddziale artylerii. Do skazywania na śmierć dawnych przyjaciół z AK miał być rzekomo zmuszony. Niezależnie od tego, czy musiał to robić, czy też nie, odnalazł się w tej roli doskonale. Swoją zbrodniczą karierę rozpoczął w Łodzi, po czym przeniósł się do stolicy, gdzie prowadził sprawę w Wojskowym Sądzie Rejonowym. Widaj już w wolnej Polsce przekonywał, że wielokrotnie próbował odejść z armii, ale za każdym razem nie było na to zgody jego przełożonych. Chyba bardzo się starał, aby zostać usuniętym z wojska, skoro w 1948 roku został zastępcą szefa sądu w Warszawie. W tym czasie zapisał się też do PPR-u. Był skuteczny i bezwzględny, dlatego wkrótce objął w sądzie najważniejsze kierownicze stanowisko. Widaj zajmował się m.in. sprawą Stanisława Skalskiego, czyli asa polskiego lotnictwa, który w czasie wojny zestrzelił co najmniej 20 niemieckich samolotów. Ale jego bohaterstwo w Nowej Polsce bynajmniej nie zostało docenione. Zamiast tego został wtrącony do więzienia, gdzie czekała go Gehenna. Torturując go jego oprawcy, chcieli wmówić mu, że jest zachodnim szpiegiem. Po 2 latach ciągłego bicia w końcu podpisał akt samooskarżenia. Jego proces rozpoczął się i skończył 7 kwietnia 1950 roku. Całość trwała maksymalnie kilkanaście minut. Sądził go Widaj, który nie miał absolutnie żadnych dowodów świadczących o jego winie. Zaprzeczył temu nawet jedyny świadek w tej sprawie, Władysław Śliwiński. Skalski i tak jednak usłyszał wyrok śmierci. Ostatecznie przeżył, ponieważ ułaskawił go Bolesław Bierut. Nikt mu o tym jednak nie powiedział. Skalski żył więc w ciągłym strachu, czekając na kata, który strzeli mu w głowę. Lotnik wyszedł na wolność po odwilży w 1956 roku. Widaj skazał też na śmierć m.in. poruczników Zygmunta Szymanowskiego, Stefana Bronarskiego oraz Tadeusza Cieśle. Chyba najgłośniejszym procesem, w którym uczestniczył ten stalinowski sędzia, była sprawa kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka. Rozpisywały się o tym wszystkie propagandowe media. Duchowny, zanim stanął przed sądem, wcześniej był torturowany w więziennych piwnicach. Śledczy próbowali go zmusić do złożenia kompromitujących zeznań. Kiedy po 2 latach rozpoczął się jego proces, był już wrakiem człowieka. 14 kwietnia 1953 roku Mieczysław Widaj przeczytał mu akt oskarżenia, z którego wynikało, że duchowny miał prowadzić działalność dywersyjną i szpiegowską na rzecz Zachodu. Widaj skazał go na 12 lat więzienia. Biskup Kaczmarek ostatecznie wyszedł na wolność wcześniej, w maju 1956 roku.
listopadzie 1950 roku Widaj skazał na karę śmierci członków oddziału majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki, dowódcy Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Sądził też swojego byłego dowódcę z Armii Krajowej, Jana Władysława Władykę. Zdecydował, że za patriotyczną działalność zostanie on pozbawiony wolności na lat 15. Widaj wydał również postanowienie o zatrzymaniu generała Fieldorfa Nila w lutym 1951 roku. W 1956 roku stalinista został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Potem pracował jako radca prawny m.in. w Centralnym Laboratorium Chemicznym w Warszawie. Miał duże mieszkanie w centrum stolicy przy ulicy Koziej, tuż obok budynku prokuratury. Zmarł nieosądzony przez sąd w wolnej Polsce w 2008 roku. W pewien sposób ukarany został dopiero po śmierci. Rodzina chciała pochować go na cmentarzu na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej, czyli w miejscu, gdzie bezimiennie zostały pogrzebane szczątki wielu ofiar stalinowskiego reżimu, a w tym również i Widaja. Przeciwko pochówkowi w tym miejscu zaprotestowały zbulwersowane rodziny oraz część polityków. Do metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza trafiło w tej sprawie pismo autorstwa marszałka senatu Zbigniewa Romaszewskiego. Finalnie ciało komunistycznego zbrodniarza zostało pogrzebane na nekropolii w Grabowie na Ursynowie. Jednak i tam Widaj nie mógł spocząć spokojnie. Po profanacji nagrobka jego szczątki zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Odchodząc nieco od nazwisk, częstym zabiegiem stosowanym przez komunistów po wojnie były tzw. procesy pokazowe. Były szeroko komentowane w propagandowych mediach. Publikowane informacje oczerniały polskie podziemie i wrogów komunistycznych władz. O osądzonych AK-owcach i działaczach polskiego podziemia pisano, że byli zdrajcami i współpracownikami Hitlera. W założeniach ludzie sądzeni przed stalinowskim sądem mieli przyznawać się do winy. Oczywiście wcześniej byli katowani w więzieniach, aby być odpowiednio przygotowani do publicznego złożenia kompromitujących zeznań. Nie zawsze jednak tak było. Osoby zasiadające na publiczności w takim procesie również często były podstawione. Natomiast obrońcy byli nimi tylko z nazwy, ponieważ i oni w oskarżycielskim tonie wypowiadali się o swoich klientach. Do najsłynniejszych procesów pokazowych w Polsce po wojnie można zaliczyć m.in. proces działaczy PPS, księży Kurii Krakowskiej oraz tzw. proces generałów. Mówiąc w skrócie, było to jedno wielkie oszustwo, które miało zniechęcić Polaków do działaczy niepodległościowych. Czesław Łapiński ukończył szkołę podchorążych rezerwy artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim jeszcze przed wojną. Potem brał udział w kampanii wrześniowej i zaangażował się w działalność konspiracyjną. To on był oskarżycielem w procesie rotmistrza Witolda Pileckiego, domagając się dla niego kary śmierci. Zarzucał mu szpiegostwo na rzecz zachodnich mocarstw. Po latach twierdził, że jego postawa była podyktowana strachem przed bezpieką. Fakty jednak temu przeczą. Żonie rotmistrza miał podobno powiedzieć, że jej mąż jest wrzodem, który trzeba wyciąć. Witold Pilecki zginął 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Ale Łapiński na swoim koncie miał więcej ofiar. Pracował m.in. na Białostoczczyźnie, gdzie w tamtejszym sądzie zapadło ponad 150 wyroków śmierci wobec żołnierzy niepodległościowego podziemia. Stalinista tłumaczył później, że nigdy nie prosił o wyroki wyższe niż 10 lat, co nie jest prawdą. Potem przeniesiony został do Łodzi, a następnie Warszawy. To on w grudniu 1946 roku oskarżał w procesie kapitana Stanisława Sojczyńskiego i jego 5 podkomendnych. Wszyscy zostali skazani na karę śmierci i zabici 2 miesiące później. Przełożeni docenili jego pracę. Jako że był wierny i posłuszny, dostał etat w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej oraz otrzymał stopień podpułkownika. Nigdy nie został za swoje haniebne czyny ukarany. Zmarł w trakcie procesu przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie 6 grudnia 2004 roku. Julian Harasin był zawodowym donosicielem. Najpierw został informatorem informacji wojskowej, a następnie służby bezpieczeństwa. Pracując w stalinowskim wymiarze sprawiedliwości, donosił na kolegów z pracy. Gdy w latach 60. został skazany za handel dyplomami wyższej uczelni, przekazywał strażnikom informacje o swoich kolegach z celi.
Jako przedstawiciel krakowskiej inteligencji od początku lat 50. donosił na ludzi kościoła. Harasin ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do Ludowego Wojska Polskiego wstąpił tuż po wojnie. Kłamał w swoich dokumentach, twierdząc, że był członkiem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Tym sposobem chciał udowodnić swoje doświadczenie i tym samym zaznaczyć przydatność dla nowej armii. Wkrótce otrzymał stanowisko sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego nr 5 w Krakowie. Po zaledwie kilku miesiącach dostał pracę w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Krakowie. Szybko awansował na stanowisko wiceszefa tego sądu. W ciągu następnych 5 lat skazał na śmierć co najmniej 60 osób. Nazywany był Krwawym Julkiem. Harasin uczestniczył w sprawie Franciszka Niepokulczyckiego, czyli zastępcy komendanta KDW Armii Krajowej. Wielokrotnie proponował mu współpracę z komunistami. Za każdym razem jednak otrzymywał tę samą odmowną odpowiedź. Niepokulczycki został skazany we wrześniu 1947 roku na karę śmierci. Potem została ona zamieniona na dożywocie. W 1949 roku przewodniczył w rozprawie przeciwko kapitanowi Janowi Małolepszemu, ostatniemu dowódcy poakowskiego konspiracyjnego Wojska Polskiego. W procesie sądzeni byli również trzej księża: Marian Łosoś, Wacław Ortotowski oraz Stefan Faryś. Duchowni zostali oskarżeni o współpracę z AK. Dwóch pierwszych oraz kapitan usłyszeli wyroki śmierci. Skazanym księżom Bierut zamienił wyrok na dożywocie. Harasin robił co tylko mógł, aby przypodobać się reżimowi. Należał nie tylko do Polskiej Partii Robotniczej, a później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale też Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W 1951 roku Harasin został jednak usunięty z wojska. Jego rzekoma przeszłość w Armii Krajowej stała się jego przekleństwem. Jednak stalinowski sędzia nadal miał przyszłość w rządzonym przez komunistów kraju. Rok wcześniej obronił doktorat, choć jego dorobek naukowy był niewielki. W 1955 roku został kierownikiem zaocznego studium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chętnie przyjmował łapówki, pomagał ubekom i milicjantom w zdobyciu tytułów naukowych. Już po odwilży w 1958 roku otrzymał stanowisko zastępcy szefa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie. W ciągu dwóch kolejnych lat awansował do stopnia pułkownika. Dobra passa stalinisty zakończyła się w 1962 roku, gdy służby przyłapały go na przyjmowaniu łapówki, za co warszawski sąd skazał go na 9 lat więzienia. Został zdegradowany do stopnia szeregowca. Na wolność wyszedł w 1968 roku. Harasin stale współpracował ze służbami. Pisał do nich donosy. Rozpracowywał m.in. środowisko krakowskiej kurii biskupiej, a także wyższego seminarium duchownego. Był cennym informatorem. Jego żoną była siostra kardynała Franciszka Macharskiego. Harasin uczestniczył też w dwóch pierwszych pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. W tym czasie posługiwał się pseudonimem Karol. Na kapowaniu przyjaciół zarabiał całkiem dobre pieniądze. Podczas gdy średnia miesięczna wypłata w Polsce wynosiła 1500 zł, on inkasował za swoją agenturalną działalność nawet 7 razy tyle. Karierę donosiciela przerwała dopiero śmierć w 1984 roku. Władysław Garnowski w 1920 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Potem studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1939 roku stanął w obronie ojczyzny. Następnie został sędzią Sądu Okręgowego w Rzeszowie w ramach okupacyjnego Polskiego Sądownictwa Powszechnego. Od 1943 roku udzielał się w Armii Krajowej. Z czasem jednak uznał, że więcej korzyści przyniesie mu współpraca z komunistami. Już w lutym 1945 roku został szefem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, skąd został przeniesiony do Poznania. Do 1947 roku w sfingowanych procesach skazał na śmierć ponad 60 osób. Narzucona przez Moskwę władza wynagrodziła go stanowiskiem prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Garnowski przewodniczył procesowi Jana Rzepeckiego, czyli byłego szefa Biura Informacji i Propagandy, Komendy Głównej AK, a także założyciela i pierwszego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Razem z nim sądzeni byli inni członkowie tej organizacji, a w tym m.in. Józef Rybicki oraz Tadeusz Jachimek. Był to klasyczny proces pokazowy. Przez cały miesiąc, dzień w dzień, propagandowa prasa maglowała ten temat. Wyroki, które zapadły, nie były wysokie jak na charakter stawianych zarzutów. Jedna osoba usłyszała karę śmierci. Rzepecki miał trafić na 8 lat do więzienia. Komunistyczna dyktatura chciała w ten sposób pokazać, że jest łaskawa wobec swoich wrogów. 2 lata później Garnowski zdecydował o egzekucji bohatera polskiego podziemia z Lubelszczyzny, Hieronima Dekutowskiego. Domagał się jego natychmiastowego rozstrzelania. Razem z nim miało zginąć też 6 najbliższych współpracowników. I tak też się stało. Wszyscy zginęli od strzału w tył głowy w więzieniu mokotowskim. Podobnie jak współcześnie, również w stalinizmie funkcjonowały sądy drugiej instancji. Ich zadaniem była i jest weryfikacja wydanych wyroków. Po 1945 roku tę funkcję spełniał Najwyższy Sąd Wojskowy. Jego skład był niemal niezmienny. Należeli do niego Kazimierz Drohomirecki, Lew Hochberg oraz Roman Kryże. Choć NSW mógł cofać zasądzone wyroki, niemal nigdy tego nie robił. Był sądowniczym figurantem. Drohomirecki, absolwent prawa we Lwowie, II wojnę światową spędził w Związku Radzieckim. W 1943 roku wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, zostając oficerem śledczym. Był zaangażowany i w pełni posłuszny komunistycznym władzom. W Najwyższym Sądzie Wojskowym zasiadał do 1950 roku. 3 lata później zmarł, a jego grób znajduje się na Powązkach. Również w ZSRR wojnę spędził Lew Hochberg, m.in. działając w Związku Patriotów Polskich. Podobnie jak inne marionetki Stalina, wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego oraz Polskiej Partii Robotniczej. Nawet kiedy odszedł z wojska, był wykorzystywany przez reżim. Otrzymał stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym. Ostatni z trójki sędziów, Roman Kryże, ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie wojny walczył w obronie kraju, za co trafił do niemieckiego obozu. Po oswobodzeniu brał udział w walkach o przełamanie wału pomorskiego. Po 1945 roku jego kariera w sądownictwie nabrała dużego tempa. Uczestniczył m.in. w procesie rotmistrza Witolda Pileckiego oraz majora Tadeusza Pleśniaka. Wiele z wydanych przez niego wyroków zostało uznanych w wolnej Polsce za mordy sądowe. Nie przez przypadek po wojnie szybko zyskało popularność powiedzenie: sądzi Kryże, będą krzyże. Nie tylko sędziowie i prokuratorzy służyli bezpiece. W skazywaniu Polaków pomagali też obrońcy. Często nakłaniali swoich klientów do przyznawania się do szpiegostwa i działalności na rzecz zachodnich mocarstw. Kazimierz Moczarski, autor Rozmów z katem, twierdził, że jego obrońca Henryk Nowogródzki, zamiast go bronić, powtarza tezy wygłaszane przez prokuratora. Również obrońca szefa drugiego zarządu głównego WiN, pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego, Mieczysław Maślanka, przyjmował za prawdziwe prokuratorskie ustalenia o winie oskarżonego. Zresztą był to człowiek, który cieszył się nie najlepszą sławą kogoś, kogo interesują jedynie pieniądze. Podobno angażował się jedynie w te sprawy, w których rodziny oskarżonych były w stanie zapłacić mu duże pieniądze. Jednocześnie często namawiał klientów, aby przyznawali się do winy. Twierdził, że w ten sposób mogą liczyć na niższy wymiar kary. Niekiedy odmawiał podjęcia się obrony osób związanych z polskim podziemiem. Z rozbrajającą szczerością miał kiedyś powiedzieć, że po prostu nie lubi chodzić na pogrzeby. Część stalinowskich prokuratorów i sędziów uciekła za granicę po 1968 roku. Były zastępca naczelnego prokuratora wojskowego podpułkownik Maksymilian Lityński razem z rodziną wybrał Skandynawię. Zmarł w Göteborgu w 1982 roku. W Szwecji schronił się też Józef Big Bukar Gawerski, czyli zastępca naczelnika bezpieki w Gdańsku. Kat Polaków zmarł w spokoju na obczyźnie. W Wielkiej Brytanii schroniła się prokurator Helena Wolińska, gdzie zmarła w 1980 roku. Byli też i tacy, którzy obierali wschodni kierunek. Pułkownik Hersz Podlaski, czyli były zastępca naczelnego prokuratora wojskowego do spraw szczególnych, wyjechał do Związku Radzieckiego. Osób, które dokonywały mordów sądowych, było więcej.
Można tu chociażby wspomnieć postać Stefana Michnika. Może powinien się on doczekać osobnego odcinka serii Po wojnie. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.